Trzecia kolejka Forbet czwartej ligi. Zapraszamy na mecz pomiędzy MKS-em Piaseczno a Mszczonowianką Mszczonów. W białych strojach gospodarza, więc MKS Piaseczno w granatowych Mszczonowiankach, ale na pewno MKS mocny w tym sezonie 22-23. Mamy strzał teraz na Leja, ale niecelne uderzenie, już ma trochę miejsca. Dobry przerzut grającego z ósemką w tym sezonie pomocnika MKS-u. Staniszewski świetnie minął przeciwnika. Staniszewski jest w polu karnym, dogrywa strzał. Mamy bramkę, chociaż protestują gracze MKS-u. Wydawało się, że była tam ręka w tej sytuacji. Barwiński. Z lewej strony chyba to jest Konopski. Zagrywa do Naleja. Jest Maciej Nalej. I świetne zachowanie Macieja Naleja. No, kapitalna akcja w wykonaniu grającego z numerem 27 napastnika Piaseczna. No i szybkie wyrównanie po stronie Piaseczna. Staniszewski ma teraz więcej miejsca, skrzydłowy MKS-u. Jest prawą stroną prowadzona ta akcja MKS-u, jest z prawej też Krupnik, dośrodkowanie Krupnika. I mamy 2-1, ależ fantastyczna akcja MKS-u z prawej strony. Będziemy do ostatniej kolejki obserwować walkę o pierwsze miejsce. Teraz akcja MKS-u, Konopski, dośrodkowanie do Naleja, ma szansę Nalej, ale zablokowane to uderzenie napastnika MKS-u. Dziś została pod nogą futbolówka skrzydłowemu MKS-u. Teraz świetnie w defensywie Nalej i znowu rekontra w wykonaniu Piaseczna. Nalej zagrywa do Matulki. Matulka i mamy 3-1, ale świetna akcja. Kolejna duetu Matulka-Nalej. Asystę zalicza Maciej Nalej, a na listę strzelców po raz drugi wpisuje się Kamil Matulka. Kopiński. Kopiński w takim rajdzie między kilkoma przeciwnikami. Leon. I mamy 11, a więc rzut karny, faulowany, grający z czwórką Leon. 80. minuta spotkania i rzut karny dla Mszczonowianki. Do piłki podchodzi grający z 11 Damian Pociech. Ważny moment tego spotkania. I mamy 3-2, a więc wykorzystany rzut karny przez Pociecha. Są momenty i tych momentów jest bardzo dużo, kiedy poziom gry jest naprawdę wysoki. Teraz akcja Mszczonowianki, jest już w polu karnym jeden z graczy z Mszczonowa, sygnalizują tam zagranie ręką jeszcze Pociech. Pociech cały czas w polu karnym. Szkopiński, no było blisko naprawdę dużego zagrożenia pod bramką Palamara. Matulka, blisko właśnie środkowej strefy boiska, teraz Kąc, a z prawej strony mamy strzał, ale fenomenalne uderzenie Folwarskiego broni Leszczyński. Kapitalna akcja teraz gracza MKS-u, oddał mocny strzał. Szukał okienka bramki Leszczyńskiego, ale fenomenalna interwencja. Olwarski kontra Kozaczek. Kolejne dośrodkowanie gracza z numerem 7. Jest tam Leon. Gdzieś zaplątała się piłka między nogami kilku zawodników. Jest Pociech, strzał Pociecha. Ależ blisko było w tej sytuacji. Ostatni gwizdek arbitra. Kończy się to spotkanie na stadionie w Piasecznie. Końcówka emocjonująca, naprawdę dużo się działo. Ostatecznie MKS Piaseczno pokonuje po bardzo emocjonującym spotkaniu Mszczonowiankę Mszczonów 3-2.